Żona ministra na proteście. To się musi zmienić. Marianna Schreiber na proteście nauczycieli. Czułam się w obowiązku. Znak zapytania: Jako osoba, która jest z wykształcenia pedagogiem, nauczycielem i pracowała parę lat w szkole, czułam się w obowiązku wziąć udział w dzisiejszej pikiecie Związku Nauczycielstwa Polskiego, napisała w mediach społecznościowych Marianna Schreiber, prywatnie żona ministra Łukasza Schreibera. Kilkuset nauczycieli uczestniczyło w sobotę w zorganizowanym przez ZNP w sobotę proteście przed budynkiem Main i w kilku innych punktach Alei szucha. Pod hasłem, dość arogancji i brak uszacunku dla nauczycieli, protestujący domagali się m.in. podwyżki wynagrodzeń. W związku z decyzją Sanepidu protest zorganizowano w kilku miejscach. Miał on być wyrazem dezaprobaty dla przedstawionych przez kierownictwo MEIN w połowie września propozycji i zmian w karcie nauczyciela, dotyczących m.in. czasu pracy i wynagrodzeń nauczycieli. Żona ministra na proteście nauczycieli na proteście pojawiła się m.in. żona przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreibera, Marianna. Jako osoba która jest z wykształcenia pedagogiem, nauczycielem i pracowała parę lat w szkole, czułam się w obowiązku wziąć udział w dzisiejszej pikiecie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Poznałam ludzi, którzy przyszli tam nie po to, by zaciskać pasa, ale po to, by zacisnąć pięść do walki o lepsze płace. Lepsze płace dla ludzi, którzy mają ogromny wpływ na przyszłość społeczeństwa, napisała w mediach społecznościowych i dołączyła zdjęcie z udziału w manifestacji. Zaznaczyła, że nauczyciele mają ogromny wpływ na wychowanie dzieci, bo szkoła jest dla uczniów drugim domem. To nauczyciele często są wsparciem i autorytetem dla małych ludzi, tak jak kiedyś dla mnie. Ja też kiedyś jako dziecko zwracałam się o pomoc do nauczycieli, bo w domu jej nie otrzymałam. Dziękuję za to, że akurat trafiłam na nauczyciela, który nie był wypalony zawodowo i miał chęć poza pracą mi pomóc, mimo iż miał ogrom własnych obowiązków jako nauczyciel języka polskiego, napisała zwracając się do swojej dawnej nauczycielki. Rozmowa ze Sławomirem Broniarzem Schreiber poinformowała też, że rozmawiała z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem i przekazała mu słowa wsparcia. Nauczyciele nie pracują 18 godzin, nauczyciele pracują więcej niż 40 godzin. Nauczyciel starzysta dostaje pensję 2200 netto. To się musi zmienić, zakończyła wpis. Protest nauczycieli na zakończenie protestu uczestnicy złożyli w main petycję, w której zwrócili się z prośbą o wycofanie projektowanych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli i przystąpienie do rzeczywistego dialogu z reprezentantami środowiska oświatowego. Ministerstwo Edukacji i Nauki w stanowisku przekazanym Polskiej Agencji Prasowej poinformowało, że otrzymało opinie związków zawodowych i samorządów terytorialnych dotyczące systemu wynagradzania, podwyższenia płac, a także zmiany w czasie pracy nauczycieli, awansu zawodowego, oceny pracy i urlopu wypoczynkowego. Dokumenty te będziemy teraz szczegółowo analizować. Kolejna tura rozmów odbędzie się 22 października, zaznaczyło main. Rząd planuje przeznaczyć na podwyżkę pensji dla nauczycieli prawie 8 miliardów złotych. Dzięki temu przeciętne wynagrodzenie dla nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrośnie nawet o 1412 złotych, poinformował resort. Propozycje main zakładają m.in. Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z 4 do 3, likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego i w ich miejsce wprowadzenia jednego. Resort proponuje także podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego. Jednocześnie proponuje, aby nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli, zobowiązany był do bycia dostępnym dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Main proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalonego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego 140%, nauczyciela mianowanego 181%, nauczyciela dyplomowanego 219%. Kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia, zgodnie z propozycją MAIN, określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia. ZNP odrzuca propozycję MAIN. W ubiegłym tygodniu zarząd główny ZNP przyjął stanowisko, w którym odrzuca w całości propozycję MAIN. W poniedziałek odrzuciła je także Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Zarząd Krajowy, należącego do Forum Związków Zawodowych Wolnego Związku Zawodowego, Forum Oświata, odrzuca propozycję main z wyjątkiem jednego proponowanego rozwiązania: ustalania przez ministra edukacji i nauki w drodze rozporządzenia minimalnych stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. ZNP, a także dwie pozostałe centrale związkowe, scoi ZZ. Solidarność, pierwsze forum związków zawodowych opowiadają się za powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.